28 maja 2022 roku na Stadionie Miejskim w Ciechanowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, połączone z obchodami jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości brygadiera Radosława Osieckiego panu Maciejowi Wąsikowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z pocztami sztandarowymi. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn narodowy. Z okazji Święta Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, akty nadania wyższych stopni służbowych oraz medale i dyplomy okolicznościowe z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczonych zostało 7 osób. Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczone zostały 4 osoby. Awans na wyższy stopień służbowy odebrało 24 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie. Staramy się, aby strażacy byli, czuli bezpieczeństwo ekonomiczne. Ta służba musi być stabilna, dobrze wynagrodzana i będziemy w tym kierunku nadal szli, ale przypomnę, że przyjęliśmy w zeszłym roku ustawę modernizacyjną. To są kolejne pieniądze inwestycyjne na rozwój tej formacji mundurowych, w tym także Państwowej Straży Pożarnej. To 120 nowych inwestycji budowlanych. To będą nowe komendy powiatowe, nowe posterunki, bo chociażby w pobliskim Raciążu będzie zbudowany posterunek Państwowej Straży Pożarnej. To także nowe etaty, rozwój osobowy, 750 nowych etatów dla Straży Pożarnej, ale także ciężki sprzęt ratunkowy, chociażby 40 nowych drabin, które są niezbędne dla bardzo specjalistycznych działań PSP. Ale także przyjęliśmy ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, które ustanawiają pewne prawa i przywileje dla strażaków. Ustanawiają dodatki emerytalne, ustanawiają darmowe szkolenia dla młodych ludzi, którzy przychodzą do ochotniczych straży pożarnej i chcą być elementem ochrony przeciwpożarowej, jak choćby darmowe kursy prawa jazdy na kategorię C, po to, żeby prowadzić takie samochody, jakie tu widzimy w tle. Myślę, że rząd dużo zrobił. Cieszę się, że akurat mi przypadło w MSWiA nadzór nad strażami pożarnymi, bo to bardzo wdzięczna funkcja. Komendant główny PSP, generał brygadier Andrzej Bartkowiak, za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, dyplomem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił 7 osób. Cieszymy się, że na przestrzeni lata, już istniejemy na rynku 6 lat, że ta współpraca z Państwową Strażą Pożarną układa się do tej pory wzorowo i mam nadzieję, że będzie się układała przez kolejne lata. Oczywiście jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, także bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy. Mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Jarosław Nowosielski w dowód uznania za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu ciechanowskiego wyróżnił 16 druhów listami gratulacyjnymi, wręczył także 10 osobom medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Niesamowity skok cywilizacyjny, czym Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne dysponują na chwilę obecną. Mam tu na myśli sprzęt, wyszkolenie. Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważne wydarzenie, bo jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, święto powiatowe Dnia Strażaka i przekazanie nowego samochodu ratownictwa technicznego. Ten samochód będzie służył ludziom potrzebującym. Nowy, piękne auto. To narzędzie do pracy, to nie żaden luksus, to narzędzie do pracy. To narzędzie, którym strażacy mogli będą wykonywać swoje czynności w sposób profesjonalny. Także cieszę się, że dzisiaj w mieście, w którym mieszkam, zaczynałem swoją służbę, mogłem świętować razem z moimi przyjaciółmi, z moją strażacką rodziną. Starosta ciechanowski pani Joanna Potockarak za działalność na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu ciechanowskiego wyróżniła 9 funkcjonariuszy pamiątkowym grawertonem.
To jest dzień podsumowań, ale przede wszystkim gratulacji i życzeń, podziękowań w pierwszej kolejności za codzienną pracę, za służbę niełatwą, bo te ostatnie okoliczności pokazały, jak to jest ciężka i odpowiedzialna i wymagająca praca, nie tylko fizycznie, ale też przede wszystkim psychicznie, o czym się może trochę mniej mówi. Także dla wszystkich druhów i druhen składam ogromne słowa podziękowania, gratulacje z okazji dzisiejszego jubileuszu, ale nie tylko, jako samorząd powiatowy doskonale współpracujemy z Komendą Powiatową i z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie całego powiatu ciechanowskiego. Podziękowania i ogromne słowa uznania dla nich wszystkich. Po zakończeniu ceremonii odznaczeń i awansów minister Maciej Wąsik w asyście generała Jarosława Nowosielskiego wręczyli funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie akt przekazania oraz kluczyki średniego samochodu ratownictwa technicznego, dokonując tym samym uroczystego przekazania samochodu dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Ciechanowie. Poświęcenia nowego pojazdu dokonał kapelan mazowieckich strażaków, ksiądz młodszy brygadier Jerzy Sienkowski, w asyście księdza kanonika Krzysztofa Jaroszewskiego, kapelana powiatowego strażaków. Przekazany samochód średnio ratownictwa technicznego już jest w podziale jednostki ratowniczo-gaśniczej i służy mieszkańcom, ale nie tylko, bo służy także wszystkim przebywającym na terenie naszego powiatu, a także przejeżdżającym chociażby chwilowo przez powiat, bo jest głównie dysponowany do zdarzeń komunikacyjnych. Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Dla TVC Wioleta Piątkowska.